Witam, zamkowe świry. Kontynuujemy giereczkę w Mountain Blade 2 Bannerlord. Zasubskrybuj sobie teraz kanał, zagrajmy z Gimperem, czyli ten, na którym aktualnie jesteś, byku, żeby nie przegapić większej ilości tych niesamowitych odcinków, które tu będziemy sobie robić, z jeszcze większą ilością fantastycznych bitew. Ruszamy pomalutku do przodu. Klateczki widzę, że tu już spadają na tych większych bitwach. Przepraszam. Za jakiś czas będę chciał sobie może lepszego kompa na chatę kupić, żeby mi tu wyrabiał z najnowszymi gierkami, bo ten już nie domaga od jakiegoś czasu. I tak czuję, że nie mogę wszystkiego nagrywać, co bym chciał. A tak to nie miałem potrzeby przez bardzo długi czas, bo gdzieś tam no ten gaming był na boku bardzo, nie? Nie byłem aż tak wkręcony w gamingowanie, jak aktualnie jestem, więc też nie miałem potrzeby. Dobra. Lecimy na Szczecin. Podejdźmy sobie tu. A tu już zaraz kontakt będzie, nie? Coś zadałem. Coś znowu zadałem. Dobra, do ataku moi. Łapcie tam XP-ka sobie ile się da. Oj, 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 widzicie to tak w kontekście, jak mówiłem, kurde, o tym, że muszę sobie kupić nowego kompa lepszego. Dobra, nara, chłopy. Ojej, nie za dużo. Tu jak się zbili w formację obronną. Porozbijać to trzeba wszystko. Nara, psy. Wyjazd stąd, patałachy. Orać! Pizgać ich na łby. Do boju, 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 dobra. Tu pociśnięci. No ewidentnie mamy przewagę. Ale trochę też naszych popadało sobie, gdzieś tam w międzyczasie tak zwanym. Dobra, z tyrani. Tu se chłopy uciekają. Dobra, tyle tego było. Bardzo fajna batelka, podobała mi się. Jak to zazwyczaj, kiedy wygrywam. Co się ma nie podobać wtedy? Oj. Chłop na plery dostaje. Elko. Oj. Chciałem takiego jumpa wykonać, ale coś tak średnio pykło. Pięciu u mnie zmarło. O, razem z tymi mercenary swordsmanami, dla których miałem znaleźć nowe miejsce, żeby mi nie kradli rzeczy. Dobra, no ale generalnie tu mamy zwycięstwo chyba, tak? Jak mnie mam. Jacyś pojedynczy wrogowie gdzieś tam uciekają. Na koniu czy coś. Złapiemy sobie tu chłopa. Ale widzę, że już go przyszpilili, dobra. I tyle tego. Wygrana. Tak, pięciu straciliśmy. Nie byli to jacyś najgroźniejsi. 5 renomy, 4, 7 influensu, 3, 1 morali, więc bardzo ładnie. Again you save our next Gimper. Truly you are the best of friends. Bardzo mi miło. You are my prisoner now. Witam. Okej, okay, prisonerów se mogę wcielić do woja. Tier 2 mam chłopów. Tier 3 mam trained warrior. Trained 5 mam. Scouta. Tier 3 skirmisher, tier 4 weteran, sztos na maksa, tutaj sobie ulepszamy, prisonerów zaraz jakichś tam wywalę, żeby mercenary scout robimy sobie, sztosik, archersonów ulepszamy, oh nice. Nie wiem gdzie jest, czy jest Bucellari, tutaj już, miałem jakiegoś. Chyba, że jest, mam. Na koniu, zajebiście. 45, 3, za dużo mam prisonerów. Wywalmy najsłabszych. Mam w większości dobrych. Briganda wywalmy. Freebootera wywalmy. Tier 5 w większości.
Tier drugi sobie wywalimy chłopów. O, dobra. Dobra, tu jesteśmy na gitarce. Ładnie to wojsko wygląda. Naprawdę sztos. Mega dużo żelastwa. Zgarniamy wszystko ze sobą. Ślicznie. Influensu mamy 14. Czy my sobie tu rajdujemy dalej? A, tu jedzie kolejne party. Cały czas. 39 prisonerów. Morale bazując na eventach jest git. To mi bardzo leadership będzie podwyższać. Takie wysokie morale. Plus jeszcze z food variety mam, ale to tylko plus 3. Kingdom, no tak to wygląda. Na razie to nic się nie dostaliśmy. Policies. Nobles have the right to appoint bailiffs. Town security is increased to current supporting kingdom. 100%. Aha, tu są jakieś te... Polityka różna, tak? I... Różne ustawy czy coś. Dobra, armię. To nie mogę, bo lider jest taki. Hajsownicy. No mamy 14 influencu. Ale to więcej na przykład niż tutaj te ziomeczki. Ale to nie jest to najwięcej. No i members 1, nie? Hajsownicy nie, 5. Aha, bo to są moje te wszystkie ziomki. Ale fifsów mam 0. Powinienem więcej tych fifsów podostawać. Ale jak widzę, od 60 influencu tutaj dostają. No dobra. Armies diplomacy. Z batanią wojna. Jesteśmy silniejsi. Więźniów podobna ilość. 12 successful raids po naszej stronie. Tu jeżeli o to chodzi, to 140 renomy jeszcze potrzebujemy na kolejny tier. Więc to będzie fajne. Pociśniemy sobie. No lecimy. Zdobywamy to ile się da. Każda walka nas przybliży do tego. No jak mamy wysokie morale i tutaj z tymi armiami się walczymy, no to jakoś to tam dajemy radę. Dobra, się dzieje. Robimy ile możemy, tu plądrujemy kozacko. Villagersi 42. Stąd to będę czekać, ale jest za dobrze się plądruje. Żeby to... O kurde, mamy chyba przyps. 91, 134 prisonerów mają, patrzcie na to. Ale nie mamy z nimi szans póki co. Więc ja enduję raiding. Fea też zendowała raiding. Trochę szybsi mogą być. Nie mogą nas złapać i pocisnąć, to będzie problem. Dobra, to trzymam się blisko Fei, nie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, jak ty idziesz tam, to ja w górę cisnę. Żebyś ty była pierwsza do złapania. Speed 2,7, speed 3,1. Ta, niech ciebie złapie, chłop. A tu są nasi, to może jak się połączymy jakoś rozsądnie, to coś jeszcze porobimy, nie? Kari tutaj jedzie, tu jedzie Bagaj. No, tak jak mówię, jak się połączymy... Zoros tutaj plądruje sobie wioskę. Trzeba się mądrze... Jakbyśmy się wszyscy na nich teraz złapali, to by było po nich, tylko nie mam jak tego skolować. Ergeons Army musieliby kogoś złapać, nie? Dobra, złapali się, lecimy tam. Co wy robicie, głąby? Was pogięło? Tam bitka jest, feje złapią. O Jezu, ale głupki. Dobra, to idę rajdować z wami, no trudno. Rajdujmy. Nic tu się nie wydarzy raczej niedobrego póki co. A czemu mi przerwało? Ta, przerywa mi plądrowanie, nie wiem czemu. Ja bym się tu poszedł na bitkę w ogóle. Z Kannarem, nie? Ale moi widzę się nie kwapią tam do... A nie, dobra, polecieli. Do bitkowania się. Ale chyba się nie złapią. O, są villagersi, sztos. Villagersi mi przynoszą rzeczy. Spoczko, myślałem, że powalczymy. O, wyszli sobie po prostu jak chcemy walczyć, rozumiem. Tak jest do pociśnięcia. Ja bym pocisnął ją. 4,5, ale bardzo szybka jest. 4,8 w lesie. To bez szans. Newin 54, Infantry 40. Volunteersi głównie, możemy pokonać Newina. Ta, na luzie to zrobimy. 5,1 speedu ma, to jest szybszy ode mnie. To wracamy do plądrowania.
No jak się we dwójkę na mnie zbiją, to mogę mieć problem. No ale zobaczymy. Dobra, o i teraz będzie problem. Bo we dwójkę na mnie. I teraz tak, Tagia ma kawalerii dużo. I to tak, jest trochę volunteersów też. Nightwings to Beka, bo 24 volunteerów ma, a ja mam dosyć dobrą armię. Chociaż taką poskładaną z przeróżnych bardzo ziomeczków, ale jest git. Musimy wygrać. Uch, to będzie walka. To jest najtrudniejsza walka, którą dotychczas toczyliśmy. O, milicja jeszcze stąd dołączyła. Szlak by to. Mają przewagi. Dobra. Będziemy to grać. Za mną tutaj na górkę. Nie da nam to aż tyle przewagi, co bym chciał, żeby dało, ale górka to górka. I teraz tak, wybierz mi archersów. Wybierz mi dla nich pozycję i niech to będzie F6. I ustaw ich proszę. Ustaw ich proszę tutaj, w tę stronę. Wybierz mi teraz. Infantry, cavalry, follow me. A tu łucznicy będą. To jest jedyna nasza szansa, żeby tutaj na tej górce się bić. Oni bardzo powoli podchodzą. Dobra, nie zasłaniajmy łucznikom strzału, cofnijmy się. Cofnijmy się na razie. Niewiele widzę, szczerze mówiąc. Walę na oślep bardziej. Dobra. Lecimy na bitkę. Musimy jak najwięcej spróbować pomóc, bo to może zrobić różnicę w tej walce bardzo dużą. No na razie mi to nie idzie trochę. Robimy tu, dobra. Dobra. Mi się wydaje, że powinniśmy się w kupę zebrać wszyscy. Żebyśmy tak w jednym miejscu byli. To nam powinno zrobić fajną robotę. Bo oni tu konnicą jeżdżą głównie. Dobra, chodźcie w tę stronę. Ale ogólnie jest git. Jest git ogólnie. A nie, nie jest git. Oni, ich jest więcej. Cały czas. To ta konnica nas tyra tutaj. Trzeba ich porobić. To jest problem. Kurde, tyrają nas, tyrają nas. To jest mega niedobrze. Dobra. Zbiłem typa z konia. Szlak by to. No jesteśmy tak. Nie, 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 nie uciekajcie. Ziomki, za mną. Jesteśmy w stanie zrobić, tylko nie uciekajcie. Najważniejsze te konnice tutaj poorać. To oni są najgroźniejsi. Jest ich paru dosłownie jeszcze. Yeah!
Trzeba nie dać im się zaorać. Szlak by to. A, do dupy gram. Szlak by to, serio? Gówno widzę! I chłopa nie mogę trafić. Dobra. Jest close na maksa, nie? Chodź tu. Dobra. Jest close na maksa. Dobra, kto tu jeszcze gdzie jest? Tam jeden konny jakiś ponoć i to tyle. Gówno widać, o szlak by to, ale źle. A to mój. Tu go gonią jeszcze. Tu jeszcze są konni. Nic nie widać, o szlak, ale ciemno. Dobrze. No chodź, 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 chodź. Dobrze. Dostał. Dobrze. Tak, ja dostała. Ale walka, słuchajcie. Wygraliśmy! O Boże, nie wierzę! To była przegrana walka prawie, że. You have won the battle. 49... 32 mi zginęło. 31 rannych. Ich też, im też poginęli. Tu milicja, w ogóle wszystko. 11 na upgrade. 16 renomy, 13 influencu, 8,5 morali. Wow, ale jazda. Grube to było. Nie wierzę, że przetrwałem. We are at your mercy. You're my prisoner now. You're my prisoner now. 40 więźniów, których mogę wcielić do party. 37 mam. To ich sobie przejmujemy tutaj do tego. Tier 4. Tier 5 horsemeni. Tier 6 skauci. Tier 5 spearmeni. Tier 3 warrior. Tier 4. Tier 3 volunteer beka. Tier 5 coleman. Gilman. Ilu mamy? A nie, to są prisonerzy jako prisonerzy. O szlak by to, o nie. 11 tylko mogę mieć? O nie, myślałem, że to prisonerów oswobadzam. I że uzupełnię sobie wojsko, ale źle. A mogę mieć bardzo mało, pewnie dlatego, że mam mało żołnierzy do pilnowania. Ich mi pouciekają. O nie, szkoda strasznie. Muszę powypuszczać wszystkich prawie. W takim razie. No i zostawiam sobie lordów, żeby ich pilnować, nie? Sześć plus 400. To jeszcze jednego mogę wziąć. No to wezmę tier 5 chociaż jakichś typów, nie? 1 plus 5, 6 mogę wziąć tierów 5, żeby ich sprzedać. Tier 5. 7 plus 4, no i tyle tego. Więcej nie wezmę. Dużo tego. O, chainmail. Zajebisty. Zakładamy. Bierzemy całą resztę. O, ale będę tutaj obciążony. Dobra, ale gdzieś do jakiegoś najbliższego. You'll slow down dramatically, be careful. Do jakiegoś najbliższego miasta tylko chcę uciec. Oj, to będzie ciężko. Może do Sargot się uda? Speed 1.0. O szlak, tak to jest dramatically. To mnie bandyci atakują i mnie zabiją. Dobra, to muszę wywalić tego lutu, bo nie ma kto tego nieść. One handed. Plus 10%, bo jeżeli one handed mace type weapon. No to nie, ja mace'ami nie gram.
O szlak, żeby mnie luterci nie złapali, muszę powywalać bardzo dużo rzeczy z ekwipunku. Dobra. Co najwięcej waży? Strupsów tylko 60 mam. Dobra, pozakładajmy co mogę na chłopów. Melee weapons, no bo ja mam tak brud tych broni. I powali już sortuj. Dobra, masz dobrą broń. Czemu to nie przyrównuje mu z tym, co ma? Dobra, jak najdroższa to pewnie jest git. Poprzydzielajmy. Nie, nie są dużo lepsze. Dobra, shields and ranged. Te strzały są czymś, co chcę. O, zdecydowanie. Dobra. Czy ja chcę tarczę? Nie walczę nią jakoś bardzo. Zrobimy sobie dwa raczej piki strzał. Temu wystarczy jedna broń, tak szczerze. I damy mu tarczę może? Ta. Tobie damy tarczę. Tobie damy tarczę. Tobie damy tarczę. Armor. Imperial Studded Leather, dobra. Damy tobie, żebyś miał. Trzymaj hełm. Trzymaj to. Będziesz sobie z czymś tam radzić. W miarę, powiedzmy. Kolejny. Trzymaj hełm, bo lepszy. Trzymaj to, bo nie masz. Buty lepsze. Dobra. Trzymaj, bo nie masz. Buty, bo lepsze, trzymaj. O, ja nie mam też tych. To sobie założymy. A nie, to nie, to nie mój, sorry. Ale ja też mógłbym mieć lepsze. Dobra, teraz tak. Git, git, git. Ty nie masz tych rękawic, o, dobra. Tu jest gitarka. Stos. Konie. Czy mogę sobie lepszego dać? Desert Horse Speed, czy ten manewer. On jest szybszy. Ale gorzej się nim manewruje. To jest ten, który mam. Nie mam żadnych sztosów koni. No, możemy sobie tego Desert Horse'a dać, zobaczymy. Ty masz kozaka konia, ale riding 90 to wymaga. I na Gimpera tego nie założę niestety. Bo nie będę mógł użyć. No to jak ty możesz to mieć, to miej. Masz tu jeszcze siodło. Ten jest we wszystkim lepszy, to trzymaj go. Ten jest we wszystkim lepszy, oprócz posiadania HP. Dobra, i reszta już jest gitara. I teraz tak, muszę powyrzucać rzeczy. Jeżeli chcemy być szybsi, to zacznę od wywalania tych śmieci. No, to będzie dosyć ciężkie, nie? Zostawię tylko te najwięcej warte przedmioty. To nie jest aż takie ciężkie, jak widać. Dobra, shields and i ranged rzeczy. To pewnie nie będzie aż takie ciężkie. Tarcze mogą trochę ważyć. Armory na pewno będą trochę ważyć. 37 tych tunik. Uwaga, 3,4, no to ten, dużo tego. No konie rozumiem, tak, one dodają raczej w drugą stronę. Hardwood sporo waży, to wyrzućmy. Cement sporo waży, to wyrzućmy. Zboże sporo waży, o, i kozak.
Dobra, i tak się tego pozbędziemy. Done. I mamy tę samą prędkość co bandyci. I to jest dobra informacja. Dlatego, że my się będziemy leczyć gdzieś w międzyczasie, jak oni nas gonią. Nasi żołnierze będą tutaj ten wracać do żywych. Kurwa, chłop mnie goni. Shit. Dobra, ale bandyci uciekli. Ale złapie mnie chyba. No nie! Złapie mnie. I nie wykpię się z tego już. O, szlak by to. Z deszczu pod rynnę. Ta. Nic z tym nie zrobię. O niej tylu więźniów uwolni. Ile musiałbym ci dać? O, nawet nie jestem blisko. O nie. No nic, no będziemy walczyć, nie? Szanse mamy niewielkie. Ale musimy spróbować. Dobra, atakujemy po prostu. Nie ma co się bawić. Trzeba kawalerzystów załatwić. Nice. Tych podciągamy. O kurwa mać. Przepraszam. Tak, najważniejsze to kawalerzystów zaorać. Ej, walczy on teraz jak dwuręcznym tym chyba. Takie mam wrażenie. Bo nie ma tarczy, nie? Jezus Maria, ale źle. Tak, gorzej się manewruje chłopem, to na pewno. Ale o wiele większe obrażenia bije. Kurczę, no. Inaczej się trochę tym bije. Ale to nie jest nie do zrobienia. Tylko kawalerię najpierw załatwmy. Jak kawalerię załatwimy, to już będzie git. O, szlak by to. 85 i żyje? Co to za jazda? Chłopie, zdechnij rzesz. Dobra. Chryste, panie. No, 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 chodź, chodź, chodź. O Jezus, o Jezus, o Jezus, ale źle. Dobra. No, próbuję ich tyrać ile mogę, sam nawet. I zobaczymy, no, dobrze byłoby się wykpić z tego. Moi tam krążą, kupując mi czasu. To jest ważne. O, dostałem trochę. Ale ściąłem też chłopa. Będę to musiał sam poorać. Dobra. O, to było groźne bardzo. Dobra, chodźmy z dala od tych chłopów. Dobrze, ścięty. Dobrze, o Jezus, jak pięknie. Fajnie się dwuręcznym walczy z konia. Podoba mi się ta walka. Z tymi piechociarzami będzie trochę gorzej, ale damy sobie radę z nimi. Lecimy, 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 nie śpimy. Oh yeah, bitches. Spróbuj tego. I tych rozstrzelamy potem. Oj. Dobrze. Dobra. Jest git. Konnica zaorana cała.
I to jest bardzo dobra informacja. Bo ja się teraz odsuwam na maksa. Staję se bokiem i se ich rozstrzeliwuję. Chłopów. Nara, nara. Fajnie, dobrze się bawicie. To się cieszę, bo ja też. Właśnie przegrywacie sobie bitewkę, byki. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że tak wygląda sytuacja. O, szlak by to. Kurde, to jest tak dobrze, że on idealnie się złożyło, że przegonił bandytów po to, żeby dostać oklep. Jeszcze go do niewoli wezmę, chłopa. Ale dobrze jest. Chłop ucieka. Nara, byku. Sztosowe są te strzały nowe, co mam. Dobra, nie będę gridował, nie będę na typa podchodził ten, bo myślałem, żeby taką szarżę zrobić. Łupu cupu, ale to byłoby gridowanie, nie chcę. Jeszcze mnie strzeli jakoś niefortunnie i tyle mnie będzie. To jest tier 4 jednostka chyba, więc... Jesteśmy 1 na 1, więc... Nie mogę zrobić niczego lepszego, o, niż coś takiego. Riding 42. Trzech mi zginęło. Znowu kolejnych. 7 renomy, 5 influencu, 4-4 morale. Żyjemy, słuchajcie. I am at your mercy. Ta, you're my prisoner now. Cieszę się, że mnie dogoniłeś. A lootersów, to może nie będę ich brał. Muszę kolejnych powyrzucać, bo nie jestem w stanie ich upilnować. No tak, o, będzie. Kurde, szkoda. To wszystko bym pozgarniał. Do ekipy. No ale nic. Och, i znowu jestem przepełniony. Dobra, wezmę koni. Konie mi zwiększają tutaj. Jest bardzo wartościowego. Te mejsy. To jest wartościowe. Według value wzięliśmy, nie? Dobra, musimy stąd uciec. I to nie był dobry kierunek do tego. Znaczy, tu jest git, bo jedziemy do Sargot. Ale, no jak widzicie, bywało lepiej. Bo mnie teraz byle lutersi pocisną. To jest trochę problem. Dobra. Dobra. Jakoś tak bocz... Oj, czekaj, czemu nie idziesz? Tak boczki musimy czmychnąć. Lutersów 17. Dobra, jest nas 7, to już damy radę. Lutersów, spokojnie. Atakują nas, dobra, fight me if you dare. Dobra, lutersów sobie pociśniemy, na spoko w ogóle. A tak nawet jak nas jest 7, to powinniśmy luzaczkiem dać radę. Dobra, po prostu atak. Ja też lecę do przodu. Ale się kozacko tym mieczem kosi, jak walczysz nim jako dwuręcznym, chłopie. Nie istniała lepsza rzecz nigdy, nie? Niż walka tym mieczem, jak zdjąłem tarczę. No i za późno trochę. To, patrzcie, co się dzieje w ogóle. Chłopy uciekają. Sam ich potyrałem. Dużo HP w ogóle mają, jakoś tak. Niewystarczająco dużo na mnie, na razie. Byniu. Czy my wygraliśmy? Nie, jeszcze nie. Czyli co, część walczy? Ta, tam jeszcze ktoś walczy, niby. Dobra, lecimy na nich. Dobrze jest, słuchajcie. Dobrze jest, a nawet nie jest źle. O, zablokował. Ale patrzcie, jaki dzielny gnojek. Myślałby kto, że taki rabuś pospolity. Dobra. Tu handę 42. Levelujemy. No, prisonerów mogę dwóch wziąć.
bo mi wstało trochę ludzi, że się nadają już do czegokolwiek. Jak mi wstało trochę ludzi, to więcej lutu też mogę brać. Mountain Banditsi. Your man reported, że coś tam. Weź wyrzuć tych mercenaries, bo mnie wkurzają. Nara, chłopy, nie chcę was. Nie mogę was wyrzucić? O, szlak by to. Będą mnie okradać teraz? Muszę ich komuś wciskać. Rozumiem. Kurde, to wszędzie bandyci łażą. Dobra, skitrałem się, jest git. Dobra, uciekliśmy. Uciekliśmy! Na tereny, które nie należą do wroga. Żyjemy, słuchajcie, kochani. Uff. Rival gang moving in a Sargot. To możemy sobie podbić zrobić. Bo czemu by nie, tak naprawdę? Tak, możemy to zrobić. I teraz tak. Za 6300 prisonerów to nie tak dużo. Execute, mogę go zabić. A, tych nie mogę sprzedawać, czyli to... A nie, to jest rekrutacja. Nie, czekajcie, cancel. Daj mi party. A, mogę tak przesunąć, ale to nie rekrutuje, no tak, pewnie. Dobra. Execute mogę zrobić na nich. Ej, jestem ciekaw bardzo tego. Level, to zabijmy jednego. Will negatively affect your reputation and will decrease your relation with the prisoner's faction clan. You will not be able to end. Are you sure do you want to execute? Dobra, forget it. Ty, bo ja nie wiem jak to się skończy. Ja zasejwuję. I najwyżej się cofnę, bo chcę tylko zobaczyć jak ta opcja działa, nie? Przed egzekucją należy zebrać drużynę. Dobra, i teraz z ciekawości chcę typa ściąć, zobaczyć co się wydarzy. I co? Dobra, ścinam wszystkich. Ościnałem chłopów. Klan. No, renoma mi nie spadła. To najważniejsze. Dyplomacji. Pościnani typiarze, tak o. Nie, to ja wolę kasę za nich wziąć. No. Dobra, load. Nie ma co ich zabijać. Chyba, że mi któryś za skórę zajdzie i będziemy chcieli później powybijać wrogie królestwo. Co to zrobimy? Ale tak oto ich trzymam chyba, nie? Wczytuję się, wczytuję. Jest, jesteśmy w Sargot. To sobie tak, to mieliśmy przyjęte. Ale to bez sensu kliknąłem. Chyba, że mogę już iść na bitkę z tobą. Oj. Sorry. To przypadkiem się musiało kliknąć. Za 3 dni trzeba wrócić, dobra. Wlandiańskich to nie chcę, bo oni są spoza mojego tego. Trade, posprzedawajmy sobie co tam mamy. Sell all. Sell all. A poczekaj, nie było tam jakichś dobrych tarczy, bo strasznie dużo pieniędzy dostałem. Ta tutaj sell all. A nie, nie aż tak dużo jak mi się wydawało. Dobra, sell all. Value. Tu mamy wszystko git. Sell all. 16 koła. Sztos. Konie sobie zostawię. Tu mogę sprzedać to. A kupię sobie jedzenia. I wełnę sobie sprzedam. 17 koła. Sztos.
A kupimy sobie, tak, kupimy sobie zboża. Kupimy sobie ryb. Kupimy sobie grapes. Mięsa. Oliwek, piwa, masła, daktyli, sera, wina. Capacity exceeded. Za dużo tego, dobra, to odłóż, oddaj mi trochę ziarna. I gitarka. I 15 koła do przodu jestem. Zajebiście. Leaderboard. Gdzie ja jestem? Tyle turniejów powygrywałem. Ciekawe. Pewnie coś innego. Za 3 dni trzeba tu wrócić. Mógłbym się jeszcze pobawić w te rzeczy u kowala, które ten. Tylko że jestem strasznie do dupy. Póki co. W robienie rzeczy. Tier 1 na razie tu bym mógł. Tylko jak to działa? Andrew Smithy. No jest ten War Sword Blade, no niech taki będzie nawet. Dobra, no tego poużywaj tak basicowo. You don't have all required materials. A mogę je kupić? Aha, mogę tak. Potrzebuję mieć rzeczy. I przychodzić z rzeczami. Rozumiem. Jak będę sobie z rzeczami przychodził, albo mogę pokupować w mieście, to mogę potem porobić. Dobra, kumam. Ja bym tu poczekał trochę, żeby się podleczyć. In settlement plus 10. Jeśli chodzi o tempo wstawania, to jest git opcja, bo mam rannych chłopów. Dobra, typy tu się trzymają. I teraz tak, poprzesuwajmy jeszcze raz jednostki, żeby się zorientować. No nas aż tak dużo nie zostało tutaj. Tu jest piechota. Ci swordsmeni są problematyczni, no muszę ich przekazać. To nas tak naprawdę jest mega malutko. W takim razie. A jest tu jakiś lord możny? Nie ma chyba. To muszę poszukać jakiegoś lorda. Bandytów moglibyśmy teraz orać w sumie. To jest idealny moment do tego. Jesteśmy nawet szybsi od nich. Nie, już nie jesteśmy. A nie, jesteśmy. No to beka. Jesteśmy w stanie coś porobić. Surrender or die, brigand. Bo teraz mamy na tyle niewiele tych żołnierzy, że wreszcie jesteśmy w stanie po pierwsze dogonić typów. Zapraszam za mną. Pierwszy jesteśmy w stanie ich dogonić. Po drugie... No to w sumie tyle. To jest najważniejsze, że jesteśmy w stanie ich dogonić. A i tak mamy szansę ich pokonać, o to chciałem powiedzieć. Dobra, do ataku po prostu. Give them hell. Skilla w dwuręcznych sobie będziemy podnosić. Na cykęcie. A się rzucili na mnie. Ale kosi ten miecz jak zły. W dupie z tą tarczą. Jak ja mogę być takim monsterem? Popek monster. Kozak. Tyle. Dwóch się zginęło u mnie. Niestety. Prisonerów już mogę chyba normalnie. Tak, już mogę prisonerów trochę przechowywać. Ej, to wygląda jakby mi uciekali ci lordowie. Idę ich sprzedać do miasta. Bo to nie ma sensu. Inaczej. Bo ja chciałem trzymać, żeby coś może z tego wyniknęło, ale to jest beka straszna. Your man reported, że coś tam ten. Dobra, tavern. Sprzedaj ich, nara. Wlandianie to mnie nie interesują. Łapmy sobie chłopów. Lutersi, cyk. Ta, teraz ich możemy ganiać. Chociaż teraz to już nie ma sensu z kolei ganianie ich, nie? Bo to jest takie marnowanie czasu na takie bitki, które są XD. To zawsze trochę levela. Tak przeszczyłem, że to będzie albo bardzo ładne,
albo bardzo XD. Nie było opcji po środku przy takiej szarży. Miecz mi się na was zacina, chłopy. Wypadł. Nara. A jestem teraz maszyną do zabijania. Mógłbym sobie zmienić ustawienia nawet na tym. Znaczy to zawsze farmie trochę renomy. Mógłbym sobie zmienić ustawienia na HP, żeby nie mieć go aż tyle, nie? To jest jakiś hideout, ale to Sea Ridersi, to w ogóle bym oklep chyba podostawał. Dobra, bijemy typów. Złączyli się z Sea Ridersami, więc to może nie być aż takie proste. No Sea Ridersi w pierwszym Mountain Blade byli przerąbani na maksa, nie? Nie pamiętam jak tutaj. Tu jedną walkę z nimi toczyliśmy dosłownie. Dobra, atak i tyle. Nie bawimy się w konwenanse. Bawimy się w woranie chłopów na łby głupie. Nice. O kurczę. Dobra. Sea Rider Chief dostał się na łeb. To ważne w kontekście niszczenia morali przeciwników. Ło, ale pudło brzydkie. I znowu. Hello, byku. U mnie sobie jeden zginął znowu. Jakiś tam skaucik. Prisonersa zgarniamy. Cykens. Przechwytujemy rzeczy. Party. Skauta na horsemana. Heavy Horseman na katafrakta. Nice. Archer na weterana, ty na trenda. Mountain Banditsów se możemy zaorać. O, co to mnie? Sea Rider, this is a robbery. W jedną osobę? Send troops, nawet nie będę na niego szedł. A, już się bałem, że mi zginął ktoś. Nawet Rinovnu nic nie dostałem. To jest beka dopiero. Dobra, Cykens, chłopy orane są. Surrender or die. Mountain Bandits są dosyć trudni. Trzeba ostrożnie. I dwóch na koniach. Jak mnie wysiodła, to ino roz. Dobra, ostrzeć typów. Idziemy bić tu. Będą w tych swoich hideoutach są groźniejsi niż tutaj. Ale tu też mogą, kurczę, zajść za skórę. Co tam bushmeni? Na łby głupie waleni. Tu handed mi rośnie skill, to jest super. Chociaż myślałem, że one handami będę grać, ale zmieniam zdanie zdecydowanie. Elo, elo. Riding mi rośnie skill. Nice. Victory. Plus dwa renomy, zawsze do przodu, bardzo ładnie. Prisonersów zgarniamy. Zgarniamy loot. Lootersów trójka chce mnie atakować? No bo myślę, że żołnierze po prostu. Gitarka. Chłopy do niewoli. Loot sobie zgarniamy. No to jest takie, słuchajcie, tutaj farmienie tej renomy. Ale to jest git sprawa, bo tak pomalutku sobie idziemy do przodu i już setkę tylko potrzebujemy, nie? A potrzebujemy też zrobić przerwę, żebyśmy się zobaczyli w kolejnym odcinku. Siemano.